Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj będziemy rozwiązywali zadania sprawa Keplera i znaczy pośrednio sprawa Keplera i dotyczące prędkości kosmicznych. Więc piszemy temat lekcji prawa Keplera, prędkości kosmiczne, rozwiązywanie zadań. No i to pierwsze, to będzie też również, przypomnę trochę teorię o pierwszej i drugiej prędkości kosmicznej, ale najpierw zrobimy zadanie, które tam, znaczy ideowo nie jest strasznie trudne, znaczy zapisanie równań nie jest trudne, ale dość trudne jest doprowadzenie do wzoru, który znajduje się w odpowiedzi. Więc może zacznijmy. Zadanie 8.3, strona 18, 8.3.18, strona 179 z tego drugiego zbioru nowej ery. No to miałem nie pokazywać już treści, ale boję się, że część może nie mieć, więc szybciutko tu pokażę, może sobie zatrzymać. Ja przeczytam jeszcze. Dwa rosyjskie satelity okrążają Ziemię po orbitach eliptycznych, tak zwanych orbitach HEO. Ich okres obrotu obiegu te właśnie 24 godziny. Odległość satelity od powierzchni Ziemi zmienia się od HA 44220 km do HP 27350 km. Jedno z ognisk elipsy znajduje się w środku Ziemi. Oblicz prędkość satelitów Tundra w najmniejszej i w największej odległości od Ziemi. Przyjmij promień Ziemi RZ równa się 6371 km i masę Ziemi MZ równa się 5,97 razy 10 do 24 kg. No i tu nawet podpowiadają nam wskazówka: zastosuj zasadę zachowania energii i zasadę zachowania momentu pędu dla punktu materialnego. Właściwie po takiej wskazówce, no to już jak to zadanie rozwiązać, to będzie już bardzo proste. Natomiast tak jak mówię, że tu trudność będzie z przekształceniami matematycznymi, z doprowadzeniem do wzoru, który jest w odpowiedzi. No, jak rozwiązujemy zadanie, potem sprawdzamy w odpowiedzi, czy wzór jest poprawny. No i mamy problem, ponieważ początkowo nasz wzór wcale nie przypomina tego, który jest w odpowiedzi. Tak? No to więc jeszcze raz to pokażę. Możecie sobie zatrzymać ten film i możecie nawet przepisać. Ja uważam, że każdy powinien mieć tę treść przed zadaniem, bo wtedy otwiera zeszyt i wie po prostu o czym jest to zadanie. No dobrze. No w skrócie wypiszmy wszystkie dane, które potrzebujemy. Nawet przypomnę, co tu się dzieje. Mamy Ziemię, promień Ziemi i satelita porusza się po orbicie eliptycznej. Tu jest najbliżej Ziemi, tu jest najdalej Ziemi. Tu, gdzie jest najbliżej Ziemi, się porusza najszybciej. Tu, gdzie jest dalej od Ziemi, porusza się najwolniej. No, o tym mówi drugie prawo Keplera, ale właśnie to drugie prawo Keplera tak naprawdę wynika z zasady zachowania momentu pędu. I właśnie my skorzystamy z faktu, że moment pędu tego całego układu Ziemia i satelita nie ulega zmianie i ze względu na to, że pominiemy ruch Ziemi. Tak naprawdę, gdyby tylko ten satelita poruszał się wokół Ziemi, to on poruszałby się tak naprawdę wokół środka masy układu Ziemia-satelita. No ale tu masa tego satelita jest tak mała względem masy Ziemi, że byłoby głupotą uwzględniać to, że ta orbita jest wokół środka masy tego układu, ponieważ ten środek masy praktycznie znajduje się prawie że w środku Ziemi. W takim razie możemy uznać, że po prostu moment pędu tego satelity nie ulega zmianie w trakcie ruchu. Najłatwiej moment pędu będzie nam obliczyć wtedy, gdy promień, to będzie początek układu naszego, gdy promień łączący początek tego układu
czy punkt, z którego obserwujemy, z miejscem, w którym znajduje się to ciało, tworzy z prędkością tego ciała spędę, a więc również z prędkością kąt prosty. Bo wtedy ten wzór wektorowy, znaczy wzór na moment pędu wektorowy, to jest iloczyn wektorowy promienia i pędu. Więc pamiętamy, że przy wartości iloczynu wektorowego występuje funkcja sinus. Sinus, więc w ogólnym, w dowolnym tym innym miejscu, punkcie toru, to ten sinus trzeba byłoby uwzględnić, ale nie trzeba go uwzględniać właśnie, gdy satelita znajduje się najbliżej Ziemi i najdalej, bo wtedy ten promień tworzy spędem kąt prosty i sinus 90 stopni jest równy 1 i nie musimy go, wystarczy pomnożyć promień razy pęd tego ciała. No to może jeszcze tu masę dodajmy m. I tu też M. No tak, tylko trzeba to zapisać. Nie chce się. Długopis się buntuje. Tu M i tu M, tak? No i teraz właśnie, skoro nam podpowiedzieli, no jeszcze dane wypisujemy, więc promień, to jest ta odległość. Podali nam, na jakiej wysokości nad powierzchnią Ziemi znajduje się w tych dwóch skrajnych położeniach satelita. Więc HA to jest 44 220 km, HP to jest 27 350 km. Z pewnością trzeba będzie zamienić te wielkości na metry, ale dopiero zobaczymy we wzorze końcowym, czy czasami się nie skracają metry, ale się pewnie nie skrócą, więc z pewnością trzeba będzie jednak zamienić na metry później, ale to waszym zadaniem będzie późniejsze. Jeszcze raz jeszcze, kilometr jest 1000 metrów, czy zamiast kilometra stawiamy 10 do 3 metra, tak? Promień Ziemi też w kilometrach jest podany, też prawdopodobnie zamienimy to na metry, to się wy zamienicie. Masa Ziemi 5,97 z 10 do 24 kg, no i stała grawitacji zawsze jest podana 6,67 z 10 do minus 11 N razy metr kwadrat przez kilogram do kwadratu. No i co? Zapisujemy zgodnie nawet z podpowiedzią zasady zachowania energii mechanicznej, znaczy energia mechaniczna układu się nie zmienia, ponieważ jedyną siłą działającą jest siła grawitacji, a ona nie zmienia energii mechanicznej tego układu. Więc to jest suma energii kinetycznej, energii potencjalnej tego naszego satelity nie ulega zmianie. Czyli na początku to jest MVP kwadrat przez 2. To P to chodzi o to, że w tym miejscu P dotyczy tego położenia najbliższego, a A dotyczy położenia tego najdalszego. Czyli P to nie jest początkowe, tylko P dotyczy tego położenia, a A dotyczy tego położenia. To jest VP, VA. Tak, HP, HA. Więc energia kinetyczna plus energia potencjalna. I to jest inaczej minus G, iloczyn mas, czy masa Ziemi, masa, no to masa Ziemi jeszcze dodajmy ją. O. Masa Ziemi razy masa satelity przez odległość między środkami tych ciał, czy od środka Ziemi do środka satelity, czy to jest RZ plus HP, tak? Czy ten odległość to jest RZ plus HP. No to nam będzie, te indeksy będą utrudniały zapisanie. Zwykle promień Ziemi oznaczyliśmy symbolem R duże, no ale musimy stosować się do ich oznaczeń. Jakoś sobie z tym poradzimy. No i teraz, gdy ten satelita znajduje się w tym miejscu, to nadal jego energia mechaniczna jest taka sama, czy suma energii kinetycznej MVA do kwadratu przez 2 minus G iloczyn mas przez odległość od środka Ziemi do środka satelity, to jest RZ plus HA. Tak, RZ plus HA. No widzimy, że wszędzie to M małe występuje. To skracamy przez to M. Zresztą ja już tu nie będę pisał, nie tracił linijki, to później po prostu już tego M nie będzie, M małego już nie będzie. I jeszcze zauważmy jedno, że do tego wzoru to VP i VA, HP i HA wchodzą symetrycznie. Czyli jakbyśmy po stronie prawej zamienili A, indeksy A na P, a po lewej indeksy P na A, to byłoby nadal prawdziwe równanie. Dlatego jak my obliczymy jedną z tych prędkości, VA lub VP, to wzór na tą drugą uzyskamy przez zamianę indeksów po prostu z A na P lub z P na A.
Nawet nie trzeba będzie tego obliczyć. To wynika to z tej symetrii, w jakiej te wielkości wchodzą do tego wzoru. No i teraz drugie równanie, bo w tym równaniu mielibyśmy dwie niewiadome. Jak m małe skrócimy, to wszystko byłoby dane oprócz vp i VA. No to dwie niewiadome, jedno równanie za mało równań. No to dopisujemy jeszcze to drugie równanie, które nam podpowiedzieli, że właśnie to, znaczy to z czego wynika drugie prawo Keplera, że moment pędu układu nie ulega zmianie, więc moment pędu tego satelity w tym miejscu i w tym miejscu jest taki sam. Czyli pęd, a w tym przypadku, ponieważ promień łączący punkt obserwacji z miejscem, gdzie jest ten satelita, tworzy z prędkością, a więc z pędem kąt prosty, to wystarczy ten moment pędu obliczyć, mnożąc wartość tego promienia razy wartość pędu. Czy pęd to jest m razy vp i razy promień, to odległość od tego punktu obserwacji, czyli od środka Ziemi w tym przypadku, to jest rz plus hp. I to się równa takiemu samemu wyrażeniu dla tego punktu, czy to będzie pęd, czyli m razy VA razy odległość od tego punktu do miejsca, gdzie jest satelita, czyli RZ plus HA. No i teraz co? Mamy układ równań, możemy ten układ równań wziąć w klamrę. O. Mamy dwa równania, dwie niewiadome, no to dalej już właściwie fizyka się zakończyła. Teraz właśnie w tym zadaniu akurat najtrudniejsza jest ta część matematyczna, trzeba będzie uważać, a potem musicie śledzić te moje przekształcenia, jak będę próbował doprowadzić ten dość skomplikowany wzór do tego, który jest w odpowiedzi, żeby porównać, czy mamy dobrze, czy to źle. Więc co? No, pozbywam metod podstawienia. Jedną z niewiadomych wyrażamy przez drugą, czyli VA wyrażę przez VP, czy przekształcam to drugie równanie, bo ono jest prostsze. Z niego VA obliczam, wyrażam wzorem, to jest to przekształcone. Podzieliłem przez, no M małe się też skróciło, już tego nie ma. Dzielę przez RZ plus HA całość i wstawiam to VA w to miejsce, muszę podnieść do kwadratu. No to tak, lewa strona się nie zmieniła. A tu wstawiłem, już m nie ma, bo skróciłem wcześniej, no zamiast tego będzie vp kwadrat, ten nawias do kwadratu przez ten nawias do kwadratu i oczywiście dwójka jeszcze została, tak? No to ten wyraz się nie zmienił. No i teraz mamy już równanie z jedną niewiadomą, to jest nasze vp, tylko jest w kwadracie, ale na szczęście w tej samej potędze jest ta zmienna. Przenosimy wyrazy zajmujące niewiadomo, czy ten pierwszy wyraz, właściwie ten wyraz, ten pierwszy po prawej stronie przenosimy na lewą stronę, ten wyraz nie zajmujący vp na prawą stronę, nie wiem czy mówię na lewą, to na lewą, ten na prawą. To przeniosłem i od razu już wyłączyłem, żeby nie tracić linijki. Tak mi się zmieści wszystko tu, więc wyłączyłem to, co się powtarza, czy vp kwadrat przez 2 przed nawias. Z pierwszego wyrazu to jedynka zostanie, a z tego drugiego, jak wyłączę to, tam z minusem będzie, jak przejdzie na drugą stronę, to zostanie taki ładek. No, a po lewej stronie również wyłączę to, co jest będzie wspólne. Jak to przeniosę na drugą stronę, to na początku tu będzie, bo z plusem wezmę, czy to wejdzie w to miejsce, to wyłączę GM przed nawias. W nawiasie zostanie mi 1 przez RZ plus HP minus 1 przez RZ plus HA. No i teraz co? Wspólny mianownik po lewej stronie, po prawej, po lewej również w liczniku wymnażam wszystko. Czyli wspólny mianownik to będzie RZ plus HA do kwadratu, to jest to. No to jak tu pod tym jest takie wyrażenie, to musi być w liczniku takie same i od razu wymnażam. Czyli będzie RZ kwadrat plus 2 RZ HA plus HA do kwadratu i to też podnoszę do kwadratu i minusy przed każdym wyrażeniem, bo już opuszczam nawiasy, czyli minus RZ kwadrat minus 2 RZ HP minus HP kwadrat. Tu się nam redukuje RZ kwadrat z RZ kwadrat. A tu, jak tu wspólny mianownik też, który będzie iloczynem tych dwóch mianowników, to przechodzi nam do góry, a to przechodzi z tej strony, tu z minusem, więc piszemy z minusem oba wyrażenia. RZ się redukuje, zostaje HA minus HP w liczniku. No a tu zobaczmy, co tu coś więcej zrobię, bo RZ się skróciło z RZ i teraz ja z tych dwóch wyrażeń, z tego wyrażenia, czyli z drugiego
i z piątego, czy raz, dwa, trzy, cztery, z piątego, z drugiego i z piątego wyłączę 2RZ, w nawiasie zostanie HA minus HP, a tu mam HA kwadrat minus HP kwadrat, to jest wzór skróconego mnożenia, czy to jest pierwsze minus drugie do kwadratu, pierwsze minus drugie razy pierwsze plus drugie, czy to jest HA kwadrat minus HP kwadrat, to jest HA minus HP razy HA plus HP. I po co to zrobiłem? Bo zauważyłem, że to HA minus HP będzie można wyłączyć i będzie można skrócić z tym, co zostało po drugiej stronie. Taki jest cel tego. No w takim razie wyłącza, więc właściwie jeszcze zauważam, że tu występuje RZ plus HA do kwadratu, co prawda, ale tu jest też RZ plus HA. To jedno takie jeden taki nawias RZ plus HA mogę skrócić. Czyli w sumie, żeby jednocześnie skrócić i to, to mnożę przez ułamek, odwrotność tego ułamka, czyli to będzie w liczniku, a to w mianowniku. Jak obie strony przez taki ułamek pomnożę, no to HA minus HP się skróci tu i tu. Zapraszam, znaczy, no tu mógłbym wyłączyć to HA minus HP z obu wyrażeń, ale już od razu skrócę, czyli to HA minus HP się skróci tu, a natomiast to RZ plus HA skróci się z tym i tu kwadrat zniknie, bo to jest RZ plus HA razy jeszcze raz RZ plus HA, to jedno RZ plus HA się skróci. No i teraz po tych skróceniach popatrzycie, zostało nam właśnie, no, jak wyłączyliśmy HA minus HP i skróciliśmy, to zostało 2RZ, będzie, to już skróciliśmy, to będzie plus HA plus HP w liczniku. A tu już jednego, już kwadratu nie ma, bo jedno wyrażenie RZ plus HA się skróciło. A po drugiej stronie HA minus HP się skróciło, no i to RZ plus HA się skróciło. No i teraz wystarczy obliczyć z tego samo VP. No, no, brakuje mi tu pierwiastka, tak? No, no. I tu też. Dobrze. Czyli jak samo VP obliczam, to mnożę przez ten mianownik, czy ten mianownik przechodzi tu do licznika. Tak, do licznika przeszedł. Dzielę przez ten nawias, dochodzi do mianownika, tu doszedł do mianownika, no jest do kwadratu, więc będzie, a jeszcze razy 2, czyli dwójka dojdzie tu do licznika, tak, i pierwiastek, bo do kwadratu mamy, więc pierwiastek z całości. No i jakbyście porównali ten wzór z wzorem w odpowiedzi, no to jest on taki sam. No i teraz właściwie gdyby chcieć obliczyć VA, no to trzeba by właściwie, no ktoś by nie zauważył czegoś, no to by w to miejsce wstawił, do tego wzoru na VA wstawił właśnie to obliczone VP, ale nie ma potrzeby, bo zauważyliśmy, że to VP, VA, HP, HA wchodzą do tego, tych dwóch równań tu tak symetrycznie, czy zamiana indeksów P na A nie zmienia tych równań. Dlatego, jak chcemy obliczyć VA, wystarczy w tym wzorze zamienić A na P i P na A. No tu zamiana A na, indeksów A na P nic nie zmienia, bo byłoby HA plus HP, zamiast HA plus HP, HP plus HA, to jest to samo, a tu pojawi się HA i tu też HP. I czyli wzór na VA mamy tu. No i waszym zadaniem jest obliczenie liczbowe. Tu muszą być wstawione wartości liczbowe wcześniej. Teraz pytanie, czy jest konieczność zamiany kilometrów na metry. No to spójrzmy, czy tu się nam skracają, znaczy metry. No to będzie w metrach to się skrócą, ale tu zostanie jeszcze jeden wyraz w metrach. Także musimy zamienić kilometr na metry, czy to będzie razy 10 do 3 metrów i proszę wstawić te wartości liczbowe i nie tylko przepisać odpowiedź ze zbioru, tylko po prostu muszą być te pośrednie obliczenia. Podobnie tu obliczamy, wstawiamy wartości liczbowe już po zmianie jednostek i obliczamy tą wartość VA i
VP. Jedna kartka spadła, musiałem ją... No dobrze, to jest ta pierwsza część, tam trudniejsza matematycznie. Proszę sobie to przejrzeć i wstawić wartości liczbowe i obliczyć, porównać z odpowiedzią. Tak, no jeszcze tu pokażę wszystko, to, co tu było. Tak, jeszcze rysunek. I dane. To jest ta trudniejsza część lekcji matematycznie. Teraz jeszcze troszkę lekkie powtórzenie i jeszcze jedno zadanie zrobimy. No teraz. No i teraz w ramach tego powtórzenia, bo zanim to zadanie zrobimy, no to żeby nikt nie był zaskoczony, więc szybkie przypomnienie o pierwszej i drugiej prędkości kosmicznej. Więc pierwsza prędkość kosmiczna to jest prędkość pozwalająca, znaczy nie dla każdej planety da się, jest ona jakby fizyczna, czyli do zrealizowania w praktyce, ale że gdyby planety nie miały atmosfery i były idealnymi kulami, to pierwsza prędkość kosmiczna to jest prędkość satelity, który poruszałby się po orbicie tuż nad powierzchnią tej planety, czy o orbicie o promieniu równej praktycznie promieniowi tej planety. No to najpierw znajdźmy wzór na prędkość satelity na dowolnej orbicie. No to też brakuje nam jeszcze czegoś tu. R mały to będzie promień orbity całej, tak? Więc załóżmy, że satelita o masie M mały porusza się wokół po orbicie kołowej, wokół planety o masie M duże. Więc rolę siły dośrodkowej pełni siła grawitacji, tak? Wzór na siłę dośrodkową piszemy MV kwadrat przez R, R mały, bo to jest znaczy siła dośrodkowa działająca na satelitę o masie M, czyli który tu się znajduje, więc promień okręgu, po którym się porusza, to jest R małe, a nie R duże. MV kwadrat przez R. A siła grawitacji to jest G, iloczyn masy planety, masa satelity przez kwadrat odległości między środkiem planety i środkiem satelity, czy to jest też małe R, do kwadratu oczywiście. Po przekształceniu tego wzoru V kwadrat to będzie GM przez R, a samo V pierwiastek z tego. No i nasz promień orbity, to da się wyrazić jako promień planety plus wysokość nad orbity nad powierzchnią planety. I jeżeli założymy, że to H jest w przybliżeniu równe 0, no to jest 0, zostaje nam GM przez R. I to właśnie jeżeli H przyjmiemy 0, to wtedy obliczona ta prędkość jest tak zwaną pierwszą prędkością kosmiczną. Pierwiastek z GM przez R. No teraz druga prędkość kosmiczna to jest ta najmniejsza prędkość, jaką należy nadać ciału, aby nigdy nie wróciło na powierzchnię tej planety. To też masę dodajmy jeszcze. Masa planety, tak? No to więc załóżmy, że z powierzchni planety prostopadle do niej, znaczy wrzucamy ciało. Tak naprawdę ten warunek prostopadłości nie jest tu konieczny, ale załóżmy do uproszczenia. Więc wrzucamy ciało masie M z pewną prędkością i chcemy, żeby to była ta najmniejsza prędkość, tu powtarzam, najmniejsza, przy której to ciało już nigdy nie wróci na powierzchnię tej planety i właśnie wtedy więc zakładamy, że ono dotrze do nieskończoności i że tam się zatrzyma, czyli że prędkość końcowa w nieskończoności będzie równa 0. No, zatrzymać się w nieskończoności to znaczy, że nigdy się nie zatrzymać. Ale dlaczego my zakładamy, że to VK jest równe 0? Bo gdybyśmy, jak obliczymy teraz tą prędkość, przy założeniu, że to VK jest 0, a oddali się satelita odległość nieskończenie wielką, to będzie właśnie najmniejsza prędkość, przy której właśnie to ciało nie powróci. Bo gdybyśmy nadali jeszcze większą prędkość od tej, to tym bardziej nie powróci.
A my szukamy tej najmniejszej prędkości, przy której to jest możliwe. I właśnie tą prędkość nazwiemy drugą prędkością kosmiczną. No to w czasie tego, jeżeli nadamy tą prędkość temu ciału i dalej jedyną siłą działającą jest siła grawitacji, więc ta siła grawitacji nie zmienia energii mechanicznej, więc porównamy energię mechaniczną początkową, to jest energia kinetyczna plus energia potencjalna, ona jest w złej, jest minus gmn przez rp, czyli minus g, iloczyn mas oddziałujących ciał przez odległość między ich środkami. I to samo na końcu. Energia kinetyczna końcowa minus, znaczy plus energia potencjalna końcowa, ona jest ujemna, gmn przez rk. I teraz nasza ten odległość rp, to jest odległość początkowa od środka tego ciała, ono jest malutkie względem planety. To jest odległość od powierzchni planety do środka planety, to jest r duże. Końcowa odległość od środka planety do miejsca, gdzie to ciało się znajdzie, to jest nieskończoność, więc rk jest nieskończoność. Wtedy prędkość początkową oznaczamy jako drugą prędkość kosmiczną, no i chcemy, żeby to ciało zatrzymało się dopiero w nieskończoności, czy żeby się nigdy nie zatrzymało, ale żeby to była najmniejsza prędkość, przy której to ciało właśnie się nigdy nie zatrzyma. Vk równa się 0. Jak wstawimy do tego wzoru właśnie zamiast rp r duże, zamiast vp v2, zamiast rk nieskończoność, vk 0, to po lewej stronie otrzymamy oczywiście mv, oczywiście przez m skrócimy za chwileczkę, więc już nie ma tego m, gdzie v2 do kwadratu przez 2 minus gm przez, zamiast rp będzie r duże, a po tej stronie, no vk jest 0, więc to będzie 0, a rk jest nieskończoność, dzielenie przez nieskończoność daje też 0, czyli prawa strona jest 0. No i proste przekształcenie, przenosimy ten wyjazd na prawą stronę, mnożymy przez 2, bierzemy pierwiastek i mamy wzór na drugą prędkość kosmiczną. Ile planet się, znaczy chcąc scharakteryzować pole grawitacyjne na powierzchni danej planety, możemy właśnie podać tą drugą i też pierwszą prędkość kosmiczną. Tak się często robi. No i teraz możemy przejść do zadania. Do zadania 8.4.10, strona 183. No, to jest prościutkie, jeżeli chodzi o obliczenia, także muszę je pokazać wam. Strona 183, już szukam. Już mamy. 183. Które tam było? 4.10. O, już mamy. Będzie króciutka treść jest. Już mamy tu. Tu mamy treść, tak? W przypadku czarnej dziury prędkość ucieczki jest równa co najmniej prędkości światła w próżni. C w przybliżeniu równa się 3 razy 10 do 8 metra, znaczy C równa się 3 razy 10 do 8 metra na sekundę. Oblicz średnicę kuli, do jakiej musiałby się skurczyć Jowisz, by stał się czarną dziurą. Masa Jowisza MJ równa się 1,9 razy 10 do 27 kg. Ktoś tam ślepy, muszę spojrzeć dokładnie tak, 10 do 27 kg. No to wypiszmy. Tu zobaczmy, że pytają się nie o promień, ale o średnicę. Ktoś może zapomnieć, bo będzie się dziwił, że wynik nie jest taki sam. Czyli średnica to jest dwa razy większa od długości promienia, tak? Jeszcze raz popatrzcie na treść. No dobrze. No to co? Z tej teorii mamy, że wzór na drugą prędkość kosmiczną to jest pierwiastek z 2GM przez M. To dla każdej planety tak będzie. No i teraz wypiszmy dane. No stała grawitacja zawsze jest podana. 6,67 razy 10 do minus 11 N razy metr kwadrat przez kilometr do kwadratu. Masa Jowisza 1,9 razy 10 do 27 kg. No i teraz jak znajdziemy ten promień do jakiego, czy średnica, najpierw promień, a potem średnicę kuli, do jakiej trzeba by ścisnąć Jowisz, żeby stał się czarną dziurą. Znaczy, jeżeli ta prędkość kosmiczna będzie większa lub równa prędkości światła, to znaczy, że już właśnie
nie, po prostu to ciało nie, nie ucieknie, bo to będzie prędkość konieczna do tego, żeby to ciało wyrwało się z pola grawitacyjnego Jowisza. No ale żadne ciało, które ma masę spoczynkową różną od zera, nie może przekroczyć prędkości światła. Więc jak już ta prędkość będzie równa prędkości światła, to znaczy, że już to ciało nigdy tej prędkości nie osiągnie i nigdy nie ucieknie z nieskończoność z powierzchni tej planety. Czyli nasza nierówność jest taka, że ta druga prędkość kosmiczna, ta Jowisza, po tym ściśnięciu powinna być większa lub równa również prędkości światła w próżni. No to wstawiamy wzór na drugą prędkość kosmiczną. Pierwiastek jest 2gm przez r. Widzimy, u nas r jest szukanym promieniem Jowisza, tym promieniem kuli, do której trzeba by ścisnąć ten cały Jowisz, żeby stał się czarną dziurą. Ma być większy od c. No to podnosimy do kwadratu obie strony i przekształcamy. R przychodzi tu, c do kwadratu. Czy będzie r jest mniejszy lub równy od 2gmj przez c kwadrat. A promień to jest połowa średnicy, więc w całym połowie średnicy, to średnica będzie mniejsza od, tu przez dwójkę mnożymy, będzie 4gmj. I tu oczywiście waszym zadaniem jest na tych zajęciach wstawić wartości i obliczyć. Najpierw w metrach wam wyjdzie, jeżeli wstawicie te wartości, wyjdzie wam w metrach wynik, a potem proszę zamienić na kilometry. No to do was bardziej będzie przemawiało. Jaka musi być średnica tej kuli, którą stałby się Jowisz, tej najmniejszej kuli, przy której Jowisz stałby się już czarną dziurą. No i tyle, jeżeli chodzi o tą lekcję, więc proszę wykonać obliczenia, też nie tylko podajcie wynik, to ja muszę widzieć wstawienie danych, cząstkowe podniesienie do kwadratu tego c kwadrat, wymnożenie wartości w liczniku i dopiero dzielimy licznik przez mianownik, tak żebym widział, że każdy to wykonuje samodzielnie. No to dziękuję, że chodzi o tą lekcję. Reszta instrukcji podam poprzez Teamsa albo też poprzez dziennik elektroniczny. Dziękuję, do zobaczenia.